Dzień dobry, czas zrobić zdjęcie Lukiemu. Zobaczcie, kupiłem sobie odgapiając od Rosa Flanigana. Się nazywa chyba Splenda fotograficzna, coś takiego. Także robię zdjęcia, robię pomiary cukru, robię pomiary ciśnienia. Wysyłam do Lukiego i siadamy do kardio. Zobaczymy, czy odpiszemy mi dzisiaj, czy jutro i dam wam znać, co będziemy robić. Na 7.30 jest umówiony z mamą kumpla na ściąganie szwów. Zobaczymy. Cukier mamy 8,7. Jeszcze ciśnienie. Ciśnienie mamy 131 na 67, mimo tego, że od 3 dni nie dokupiłem leku, który mi się skończył, Ebivolu, to uważam, że jest naprawdę całkiem nieźle. Dobra, dzisiaj wróciłem do rzeczy, której nie będę ukrywał, chyba brakowało mi bardziej nawet niż samego treningu. A, może przesadziłem, ale jakieś 3 tygodnie przed samą operacją zacząłem robić zimne prysznice. W zasadzie robię najpierw normalny prysznic po cardio, a następnie wchodzę pod lodowatą wodę i powiem wam, nic tak nie ustawia dnia i nic tak nie budzi człowieka, bo to wiecie, cały układ nerwowy, wszystko jest pobudzone, jak lodowaty prysznic rana. Ja wiem, że ciężko się jest przemóc, ale gwarantuję wam, że to jest coś pięknego i taki lodowaty prysznic z rana to jest po prostu idealny start w dzień. Także polecam serdecznie lodowate prysznice z samego rana i podziękujecie mi później. Jeżeli ktoś w ogóle coś takiego kminił już kiedykolwiek wcześniej, próbował, to napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym. Ja to wyczaiłem kiedyś u jakiegoś takiego starszego dziadeczka, który się zajmuje niby tam, wiecie, longevity i tak dalej, te wszystkie przedłużanie życia, i on to polecał. Wiecie, no nie działa to pewnie jakoś magicznie na kwestię przedłużania życia, ani na kwestię jakiejś regeneracji czy coś takiego, bo to nie jest ten cold tap, co robi Cibon, czy wchodzenie do lodu na ileś tam minut, ale to nie robię w ogóle w zupełnie takim celu. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby się z rana zajebiście obudzić. No nie, jak zawsze, ale dzisiaj dodałem jeszcze suszone liście stevii, żeby trochę posłodzić tą owsiankę. Jednak taka sucha owsianka to jest, to nie jest to. Troszkę trzeba sobie dosłodzić, a nie chciałem słodzić słodzikami, miałem suszone liście stevii, których używałem na prepie, jak pracowałem z Dominikiem. Mają bardzo dziwny posmak, ale są ok, także jazda. Dobra, szwy ściągnięte, nareszcie. Strasznie tego było, to było nadziubdziane, malutkie te szwy, ale to chyba o to chodzi, tylko właśnie, żeby nie było tych za bardzo widocznych śladów po tych szwach. Więc super, jest elegancko, wszystko się naprawdę zajebiście zagoiło, to jest niewiarygodne dla mnie, jak to wszystko szybko wraca do swojego poprzedniego, pierwotnego, że tak powiem, stanu, jeżeli chodzi o kwestię skóry. Powiem wam tak, no mnie się wydaje, że to jest sekret powrotu wszystkich sportowców tak szybko na boisko, bo to jest shameless plug, Propeptydy, mój sponsor, ale ja używam 10 jednostek hormonu dziennie, używam BPC 157 z TB 500, używam GHKCU z epitalonem, plus jeszcze do tego ten kolagen, i myślę, że to wszystko spowodowało, że niezwykle szybko mi się regeneruje ciało, tak, że po prostu, bo ja jestem pod wrażeniem, nie, bo tak naprawdę jakby to dobrze przeliczyć, to takich dni jest 10 od zabiegu. No, można powiedzieć, że no 10.
10 nie jest sobota, no powiedzmy 2 tygodnie, jest powiedzmy, nie wiem, 12-14 dni, obojętne, coś takiego, a ja już mam wszystko praktycznie zagojone, wiadomo, że tam jeszcze w środku te struktury są lekko opuchnięte i tak dalej, to jest wszystko jeszcze takie nie do końca, bo to jest jednak świeże, nie? Także nie do końca jest wszystko idealne, no ale ja już mogę trenować, słuchajcie, całkowicie normalnie, ja już mogę podnosić ręce do góry, mogę się kąpać normalnie, mogę robić wszystko, mam ściągnięte szwy, mam zagojone rady, praktycznie zeszły mi stróbki, już praktycznie nic nie widać, no to jest, dla mnie to jest jakaś magia, nie? To jest coś hardkorowego, więc jak ktoś kiedykolwiek zwątpi w działanie hormonów, w działanie BPC, TB500, to jedynie mogę powiedzieć od siebie, że to nie jest ściema i to jest rzecz warta każdej kasy, jeżeli ktoś jest zwłaszcza po jakiejś operacji, czy po jakichś zabiegach i czy tego typu rzeczach, nie? Więc no ja jestem mega, mega pod wrażeniem. Dobra, kończę, bo dochodzę do apteki, muszę kupić leki na ciśnienie, bo mi się skończyły 3 dni temu, strach przyznać, ale jeden lek mi się skończył, bo nie wykupiłem dalej, także trzeba wykupić. No i co? I dzisiaj leg day! Posiłek przedtreningowy, dzisiaj robimy nogi. Jak widzicie, jest tutaj ketchup, dokładnie 20 gramów, 15, przepraszam, gramów ketchupu bez cukru, Heinza. I to jest jedyna rzecz, którą na razie wprowadzam nową do diety. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czyli 2 razy dziennie ketchup, tylko tyle. Dosłownie jedząc posiłek przedtreningowy, odpisał mi Luki i nowe wytyczne, także zobaczcie, tu jest dodatkowe 5 gramów masła, w zasadzie 5 tłuszczy, czyli 10 gramów masła pistacjowego do posiłku przedtreningowego i masa dzień pierwszy, można powiedzieć. Ja jestem taki, że jak są zmiany, to je wprowadzam natychmiast. Nie ma na co czekać. Zapierdalamy.
streczu i robimy te uda. Jeden triset, stojąc 30 powtórzeń ze pauzie, siedząc 30 powtórzeń ze pauzie i na maszynie siedząc, że tak powiem, 30 powtórzeń ze pauzie. Nie będę tego nagrywał, będzie to bardzo ciężkie do zrobienia samodzielnie przenosząc kamerę, ale tak was informuję. I Luki mi zwiększył teraz cardio, zmniejszył cardio na 30 minut tylko, śmieszne 30 minut, więc dla mnie to mało, więc te 50 minut aktywności rano muszę utrzymać, zatem po cardio codziennym porannym 20 minut brzucha, treningu brzucha, jakiegoś rozciągania lub jakiejś formy aktywności, dlatego też łydkę pewnie będę robił w mniejszej objętości, ale myślę, że może codziennie zobaczymy, jak się to będzie regenerować. Coś takiego robił John Meadows, no i łydki miał jakie miał, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja lubię sobie testować zawsze na off-seasonie, zmieniam jakoś podejście do tych łydek i patrzę, co się wydarzy. Zobaczymy. Witam was po treningu. 140 gramów węgli, czyli 100 gramów kleiku, 100 gramów banana, oczywiście z kakao, 4 tosty. Postanowiłem, że wrzucę ten chleb tostowy, zobaczę, co się wydarzy, ze względu na to, że po prostu jest to mało objętościowe, smakuje mi,
Nigdy nie miałem problemu z chlebem, więc nie wiem, czy to chleb powoduje, więc zaryzykuję. Inska wchodzi, nareszcie off-season. Można sobie pozwolić na to, co najlepsze. Rośniemy. Zaczynając ten dzień, nie sądziłem, że to będzie pierwszy dzień masy, ale tak wyszło, więc pierwszy dzień, pierwsze nogi na masie. Rozmawiałem też z Lukim, także czekam na plan treningowy od Lukiego. Postanowiłem, że po prostu Luki poprowadzi mnie 100% kompletnie. Jego zalecenia sobie bardzo, bardzo cenię. Ja też mam już swoje problemy gdzieś tam z barkami, z kolanami, więc warto jest ugryźć to od innej strony, od strony kogoś, kto też przechodził przez tego typu problemy i wie, jak to zrobić. Trening nóg dzisiaj, jak widzieliście, generalnie każde ćwiczenie praktycznie oprócz leg pressa była tylko jedna seria robocza, ciężka do maksymalnego załamania z jakąś intensyfikacją. Jeżeli chodzi o wyprosty podudzi, to tutaj te leg extension, to tutaj robiłem tak, że zwiększałem po prostu co dwie sztabki od 35 w górę do momentu, aż nie dałem rady zrobić 10 powtórzeń na maksa do upadku. Później szedł przysiad, tak samo budowałem na 8 powtórzeń do ciężarów, w którym nie jestem w stanie zrobić więcej niż 10. Następnie leg press, którego niestety nie nagrałem, wybaczcie, w wąskim bardzo ustawieniu nóg. 200 kilo poszło na 14 razy w bardzo spokojnym tempie, z zatrzymaniem na dole, z bendami dodatkowo. No i później trochę fail. Myślałem, że uda mi się dołożyć, bo ten szerszy ustawienie nóg zawsze jest dużo silniejsze, ale nie tym razem, więc było tylko 4 powtórzenia do totalnego odcięcia. Następnie przysiad na maszynie hack, połączone z wykrokami. I tutaj na wykrokach miałem cel dojść do 100 powtórzeń z ciężarem ciała, ale zrobiłem 100 powtórzeń dzisiaj, więc następnym razem celuję dalej w 100 lub 150 powtórzeń, zobaczymy, z ciężarem ewentualnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, chyba że dostanę już plan treningowy od Lukiego i Luki stwierdzi, że robimy coś zupełnie innego, to nie będę Wam zawracał tym dupy. Siadam do jedzenia, a to najważniejsze, bo pewnie każdy czeka, ile mam węgli. W takim razie, skoro pierwszy dzień masy, skoro dzisiaj jest dzień treningowy, to powiem, jak to wygląda w dzień treningowy. Mam 300 g białka na dzień, oczywiście liczone tylko i wyłącznie z produktów zwierzęcych, czyli z mięs. 300 g białka, 520 g węgli i 35 g tłuszczy. I tak to wygląda na dzisiaj. Dniem nietreningowym pochwalę się z Wami w dzień nietreningowy. Jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, zachęcam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania, szerowania kanału dalej. Wiecie, co robić. Jak ktoś chciałby bardzo wspomóc mnie, to byłbym wdzięczny za używanie mojego kodu Olszewski na stronie propeptydy.pl. Jak zawsze. Dzięki bardzo i widzimy się jutro.